Dzień dobry. Witam Was serdecznie, kochani. Słuchajcie, dzisiaj odzywam się do Was w dzień tygodnia piątek i chyba 23 sierpnia, o ile się nie mylę. Tak, czas po prostu zapierdzielalnie ziemsko. Pogoda za oknem piękna. Ja wykonałam pielęgnację i zrobiłam sobie najbardziej minimalistyczny makijaż ever, co użyłam do pielęgnacji cały czas Clarins niezmiennie. Jeżeli chodzi o podkład, użyłam odrobinkę tego podkładu. Coś mi się wydaje, że to będzie chyba jedyny mój podkład, który chyba sobie będę po prostu kupować non-stop. Bardzo go lubię, bardzo mi się podoba to, jak on się zachowuje na mojej twarzy. Poza oczywiście Catrice'em i poza Eveline'em. Ten Dior Nude Air też jeszcze mam, ale on chyba, nie wiem, czy nie będzie dla mnie teraz troszeczkę za ciemny. Ale to są takie jakby moje takie must-have'y, które chyba póki co nie będę po prostu za szybko zmieniać. Więc to jest taka a propos kolorówki, można by rzec, dlatego że będę chciała mieć minimum na nowym mieszkaniu. Nie chcę już się obładowywać kosmetykami, chcę używać to, co tylko lubię, co na pewno używam i co na pewno będę dękować. Także na tym mi będzie zależało. Za nami już wyprzedaż. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, za wszystkie pytania i dziękuję Madzi za to, że wszystko wzięła razem z Zamen do kupy. Ja właśnie siedzę tu z tymi kartonami i zastanawiam się, jak to zapakować, żeby to po prostu w całości pięknie do niej dotarło. Do Ciebie dotarło. Także to też ta kwestia. Przede mną jeszcze nagranie dla Was cały czas try on haulu z Shein leży przede mną i jeszcze jedna współpraca mniejsza, ale też Wam chcę ją pokazać i będę ją testować. No powiem Wam, że dzieje się bardzo dużo, a czasu po prostu jest naprawdę niewiele. Po prostu doba dla mnie jest ostatnio za krótka. Dziś kontynuacja vloga tego z przeprowadzki. No także obudowa cały czas ta. Stylizacja.tv, polecam. Bardzo fajne obudowy i niestety tylko musiałam zasłonić napis ringiem, ale ja muszę mieć ring, ja bez ringa po prostu nie umiem już nagrywać, musi on być. Także to. Dzisiaj zabieram Was, wiem, przeskoczyłam z tematu na temat, już wiem co mówiłam i nie dokończyłam tak naprawdę. Użyłam podkład, ten, jestem po zabiegu, robiłam kurze łapki, na pewno widać i to bardzo. Także kurze łapki i poprawiłam usta ostatni raz i nie będę już ich tykać, bardzo mi się już podobają. To jeszcze sobie poschodzi, one jeszcze są gdzieś tam delikatnie, o tutaj są takie nabrzmiałe, ale to będzie schodzić i bardzo mi się podoba ten efekt i ja już go więcej nie będę poprawiać, bo to jest to, co jakby u mnie jest to takie, wiecie, ja zawsze mam taki krok, próg, gdzie już umiem powiedzieć sobie stop, no i to jest właśnie dokładnie ten moment. Jeżeli chodzi przynajmniej o usta, to już jest automatycznie i diametralnie stop. Natomiast na pewno jeszcze za jakiś może miesiąc poprawię sobie bruzdy, dlatego że będą one na pewno się też wybijać. No na razie jest wszystko pięknie, bardzo mi się wszystko podoba. Mogłabym jeszcze tak naprawdę do tego wszystkiego doprawić czoło, bo ono teraz się bardzo wyróżnia. Może zaraz zrobię samo czoło jeszcze, zobaczymy, ale to na razie jest wszystko pięknie i zostaje tak jak jest. Co mam jeszcze użyte? Użyty mam olejek, na ustach mam ten z Lancome i to jest Boom Meringue, taki kolorek, to są te co mieszacie, fajnie nawilżają, ja bardzo je lubię i polecam Wam je kupować w TK Maxie, dlatego że są dużo, dużo tańsze niż w sklepie. Ogólnie nie jest on wart jakiś tam, nie wiem, 20 chyba funtów, także ja je chyba zazwyczaj kupowałam po 13 czy po 11 w TK Maxach, także wtedy tak, wtedy się opłaca, fajny, mały, podręczny i bardzo fajnie nawilża. No i mam na twarzy tylko jeszcze paletkę mam tą, zakupiłam ją też w TK Maxie z ceny 40 na 24,99. To jest ta Becca Chloe in Malika.
No i nie wiedziałam za bardzo, którą wybrać, a niestety nie było opcji podejrzenia kolorów. Tutaj mamy fajne, duże lusterko, także naprawdę fajna sprawa. No i to jest ta paletka. To są te kolory. Nie wiem, czy się nie skuszę jeszcze na tą drugą i będę miała dwie takie swoje ulubione paletki tak naprawdę z różami, bo z różami mam najmniej. No i wydaje mi się, że właśnie jakby przy nich tylko zostanę. I już Wam posłoczuję, zesłoczuję, jak te kolory tutaj się mają. Bronzer mi się też bardzo tu podoba, ale właśnie tak nie byłam pewna. To są te kolorki. No i nie byłam pewna, czy to będą te dla mnie, czy to nie będą te dla mnie. No i nie wiem do końca, czy dokonałam dobrego wyboru. Dajcie mi znać te, które macie tą paletkę, czy lepiej by mi było właśnie w tej, to jest, czekajcie, to była ta złota czy srebrna, bo ja już nie ogarniam. To w każdym razie jest ta Made with Love by Chloe, więc zastanawiałam się, czy nie byłoby lepiej tą z maliką, czyli tą srebrną chyba, bo to jest ta złota. Wiecie co, taki to jest kolor, że ja teraz naprawdę to nie widzę, czy to jest srebro, czy to jest ten półzłoty. No w każdym razie zastanawiam się, czy tą, czy właśnie tą drugą. O, może tak powiem. Także to też nie wiem, która byłaby dla mnie lepsza. No niestety nie miałam właśnie możliwości sprawdzenia na sklepie. One w ogóle nawet nie można było net otworzyć i zobaczyć centralnie koloru, już to dopiero, a co dopiero w ogóle przetestować, to już o teście nawet nie marzyłam, ale otworzyć i zobaczyć po prostu, jak one się różnią. Wtedy może bym właśnie uznała, bo tak na zdjęciach w internecie to też to nie jest to samo. W każdym razie mam ją dzisiaj na twarzy i wydaje mi się, że wygląda ładnie. To jest dokładnie to rozświetlenie, to jest tutaj, może trochę przesadziłam nawet, słuchajcie. Tak se smyrałam, że sobie wysmyrałam. No ale w każdym razie to jest ten efekt, bardzo mi się podoba mimo wszystko, więc wydaje mi się, że z nią może też zostanę, ale nie wiem, czy nie dokupię sobie jeszcze tej jednej i to będzie jakby finito z paletkami. Pokażę Wam też, jak już będę się przeprowadzać i organizować biurko, będziemy organizować toaletkę od nowa, co zostawiłam, a zostawiłam, uwierzcie mi, totalne, ale to totalne minimum kosmetyczne. Będziecie w szoku, jak Wam pokażę, ile paletek tak naprawdę do makijażu zostawiłam. Mogę Wam tylko powiedzieć, że mam ich, jeśli chodzi o makijaż, nie o rozświetlenie, bronzer, tylko o same paletki, to mam ich 1, 2, 3, 4. Cztery paletki, jakie zostawiłam. Nie mówię, że się nie skuszę jeszcze kiedyś coś na coś, ale póki co nie czuję takiej potrzeby. Zostawiłam sobie minimum. Z tego minimum być może jeszcze też coś odejdzie, jeszcze nie wiem, ale to są na pewno te, które wiem, że po nie będę sięgać i na tym mi zależało. Jeżeli chodzi o pielęgnację, zostaję cały czas z Clarinsem. Mam do wykorzystania tyle Clarinsa, że pielęgnacji żadnej nie będę potrzebować jeszcze długo. Na pewno się jeszcze nowe pojawią. Niewiele rzeczy sobie tak naprawdę zostawiłam, ale wciąż dla mnie dużo, także spokojnie w jakąś jedną dużą szufladę w toaletce będę mogła sobie zorganizować. Więc to jest wszystko to, co mam na twarzy tak naprawdę. Tylko ta paletka, tylko to i pielęgnacja. No i oczywiście na brwiach mam delikatnie dzisiaj Gimme Brow. Dzisiaj nie stosowałam K-Brow, czyli tej pomady, dlatego że dzisiaj znowu lecę i dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w temacie podłóg. Bardzo, bardzo będę przeszczęśliwa, jak dzisiaj przyjedzie ekipa po prostu na mierzenie. Wszystko pójdzie pomyślnie, zgodnie z moją, jakąś tam z moimi zamierzeniami. Jest już pomalowane mieszkanie, jestem wdzięczna Łukaszowi, to jest znajomemu, którego polecono mi, po prostu chłopak spadł mi z nieba, słuchajcie, w 2 dni pomalował mi całe mieszkanie, a cena, jaką zapłaciłam, jest połową ceny tej, którą miałam mieć tak naprawdę po znajomości, której miał mi zrobić koleżanki mąż. Także z tymi poznajomości, dziewczyny, pamiętajcie, zawsze uważajcie, bo czasami po tej znajomości wychodzi nam drożej niż tak naprawdę, gdy wykonuje nam ktoś, kogo w ogóle nie znamy. Także to taka sytuacja. I co? No i chyba to wszystko. To chyba to wszystko. Tak patrzę, co jeszcze Wam miałam powiedzieć, pokazać. Jesteśmy w temacie przeprowadzki, to już powiedziałam. Będę Was informować na pewno na bieżąco dzisiaj tam na mieszkaniu, co już jest zrobione, co planuję. Może usiądę i Wam poopowiadam właśnie, może w ogóle jakiś live sobie zrobimy, ale na pewno nie dziś, tylko prędzej jakoś, może poniedziałek, wtorek, środa. I co? No i to chyba wszystko. Będę leciała do SBH, bo muszę zapłacić czynsz. Dziś widzę kątem oka, słuchajcie, jakąś, nie wiem, czy rzęsę, czy co. Rzęsy idę poprawiać, doprawiać, w sensie dopełniać 26, czyli to jest chyba bodajże w poniedziałek. Także tak wyglądają moje rzęsy, te tutaj robione i one mają teraz prawie 2 tygodnie. Dziś mi coś odstaje, bo mnie coś denerwuje, słuchajcie.
Jakiś włosek gdzieś mi odstawał. O, chyba już. No, także to są moje rzęsy dwutygodniowe. Wydaje mi się, że mimo wszystko chyba lepiej wyglądają niż to u Agi. Nie wiem, mam wrażenie, że te mi mniej wypadają. Nawet nie czuję jakby tego wypadania aż tak jak przy tamtych. Ale dajcie mi znać, bo widziałyście mnie i w tamtych, i w tych, które uważacie, że są fajniejsze. Piszcie mi w komentarzach pod filmem. No i co? I chyba póki co to wszystko. Ja tak jak mówię, zbieram się, ubieram. Polecę jeszcze dziś może właśnie na kawę jakąś dziś kanapkę przechwycę chyba w locie, bo tak naprawdę to szkoda mi czasu coś robić w domu, bo tego czasu nie mam zbyt wiele. Dzisiaj idę do pracy na 4:00 do 22:00, więc niewiele mam tego czasu, żeby cokolwiek ogarnąć. Aparat sprzedałam, kosmetyki sprzedałam, więc już nic nie ma, nie pytajcie. I co? Jeszcze mi tylko ciuchy zostały, ale może sobie zrobimy któregoś razu jakąś taką, nie wiem, na live jakąś wyprzedaż, będę Wam pokazywać, co mam. Jeszcze nie zastanowię się, czy to zrobię, czy po prostu pojadę tu na Carboots'a. I co jeszcze? I to wszystko. No i może właśnie sobie usiądziemy i Wam będę opowiadać troszeczkę na live. Będziecie mogły mnie pytać o przeprowadzkę, o to, jak to tutaj wygląda, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, jak się to tutaj odbywało, jaką pomoc dostałam z Cansilu itd. itp. Przede mną jeszcze informowanie, wiecie, zmiana prądu, czyli dostawcy, to znaczy ja przy dostawcy chcę zostać przy tym samym, natomiast no, trzeba poinformować o zmianie adresu, co już zrobiłam, no ale wtedy, wiecie, trzeba już tam na nowo naliczać jakby na tamtym flacie i to ten temat. No i też temat z internetem, czyli przerzucenie internetu na tamten adres, no ale do pierwszego jeszcze muszę mieć mój tu. Także to i co? I chyba to wszystko. Odchodzę od treści kosmetycznych, to już od razu Wam mówię. Może się zdarzy tak, że sporadycznie czasem będę się z Wami szykować i po prostu coś nagrywać, ale to nie będą jakieś makijaże, to nie będzie już nic w kosmetyce, po prostu pokażę Wam, co użyłam, jak użyłam i to będzie wsio. Dlatego, że odchodzę całkowicie, bo ten temat mnie zmęczył. Zmęczył mnie na tyle, że mam już dość kosmetyków, nie wchodzę u nikogo na filmik w tematyce też tej, no po prostu nie, po prostu już to się mi przejadło i tak naprawdę dla mnie osoby takiej, która się nie maluje, nie bawię się kolorami, makijażami, no to ta tematyka makijaży po prostu jest już jakby taka no niepotrzebna. Niepotrzebna z tego względu, że no ja się nie maluję i nie ma już jakby chyba w tym temacie nic, co by mogło mnie jakoś, nie wiem, zaskoczyć i zrobiłabym wow. Też nie obkupuję się już, nie wiem jak, nie działają już na mnie te wszystkie kody zniżkowe i te reklamy, po prostu reklama za reklamą, tych paczek PR-owych, bo tak naprawdę co by się nie dostało, to macie kod i bla bla bla. Także od tego też uciekam. Chcę zostać tak naprawdę przy mojej współpracy z Shein, dlatego że tam jest naprawdę dużo fajnych rzeczy do znalezienia i dobrania sobie i to niedrogich, a w ciuchach musimy chodzić i chodzimy, więc to na pewno zostanie, ale od tematów kosmetycznych staram się uciec. Teraz sobie mojej kolejnej paletki, którą również sobie zostawiłam, Smashbox The Cali Contour. Użyłam sobie tego jaśniutkiego cienia tylko pod łuk brwiowy. No. I ja będę spadać, dlatego że mam sporo rzeczy do załatwienia, a jeszcze tak jak mówię, muszę gdzieś coś zjeść, wypić kawkę. Muszę pójść po środki czystości, także pójdziemy po środki czystości, kupię takie najbardziej potrzebne, zaniosę je już tam na mieszkanie. No, więc ogarniam rzeczy, które zaniosę sobie na mieszkanie, potem pójdę do spółdzielni zapłacić za mieszkanie, zgłosić kilka rzeczy, które jeszcze jakby chciałabym, żeby może mi tam poprawili. Odnośnie kuchenki, odnośnie piecyka i odnośnie drzwi, ale to też Wam pokażę i opowiem wszystko, jak już będziemy na miejscu. No i później między 12 a 2 przyjeżdża ekipa na mierzenie podłóg wszystkich, które będę chciała robić. Też Wam powiem i opowiem, co wybrałam, na co się zdecydowałam, jak to wyglądało, czy polecę tą brygadę, czy też nie. No wszystko będzie później, także... Sporo się dzieje, dlatego ja jestem taka lekko wyłączona z życia codziennego. Przepraszam za to z góry, ale to się poprawi, jak tylko się już, wiecie, usadowię na miejscu, na dupce. Także pozdrawiam serdecznie, no i co? No i słyszymy się później. No i hejo, hejo, robaczki. Słuchajcie, jest 10:50. Ja już jestem na miejscu, jestem już na mieszkanku. Zobaczcie. Tu, mój widok z... kuchni. Właśnie widzę, że moja sąsiadka poszła. No, dobrze jest widzieć, kto jest wśród sąsiadów, a widzę, że właśnie chyba nawet znajomy tutaj
Przyjechał, czekajcie. No, un momento. No, okazało się, że po pierwsze to był znajomy, przyszedł obejrzeć właśnie mieszkanko, a po drugie jestem w czarnej dupie. Taki będzie chyba tytuł tego filmu, słuchajcie, jestem w czarnej dupie. Jestem w czarnej dupie, gdyż przyjechał pan mierzyć, słuchajcie, podłogi i okazuje się, że oni nie mogą zrobić, słuchajcie, całego mieszkania, jakby nie mogli mi tego powiedzieć, jak pisaliśmy maile, wiadomości. Oni mogą zrobić mi dzisiaj na przykład, znaczy dzisiaj, w sensie wymierzył mi salon, który wyliczył na 385 funtów. Uważam, że to jest bardzo dużo, dlatego że tak naprawdę 2 na 3 metry tego winylu, takiego, jak się to nazywa, no tego wiecie, tego czegoś, kosztuje 4 dychy. Przypuszczam, że dużo taniej by mi to wyszło kupić po prostu to, przytargać tu i poprosić kogoś o zrobienie tej podłogi. Także to. No i trochę jestem zniesmaczona, bo czasu coraz mniej, czas mnie goni, a tak naprawdę zostałam, kurde, z ręką w nocniku. No i jakby stratna na czasie jestem, bo mogłam już coś organizować. No ale dobra, jakoś z tego bym musiała wybrnąć, także nie polecam Wam tak na dobrą sprawę, jeżeli wchodzicie na puste mieszkanie, to absolutnie nie polecam Wam brać ich po prostu na cały flat, dlatego że oni całego flatu nie robią. Robią tylko, czekajcie, uda mi się Was postawić? No i jestem. Także oni, słuchajcie, robią tylko jak macie jakieś jedno pomieszczenie, jeden pokój. No trochę nie fart bardzo, bo ja sądziłam, że zrobią mi całe podłogi, będę mogła po prostu wnosić meble. A tu się okazuje, że dupa i że niestety tego się nie da tak ogarnąć. Więc będę musiała skikać jeszcze teraz jakoś na weekendzie po ten materiał cały, czyli po bazę, po te wykładziny, w sensie po te winyle. I gadać z kimś, kto mógłby mi to położyć. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko wyjdzie to o wiele mnie taniej niż tak naprawdę to, co oni chcieli. Kupię światło, co? Też mi się tak wydaje. No, także pokażę Wam teraz jeszcze postęp. Postęp jest taki, że jest całe mieszkanie pięknie odmalowane. Jest bielusieńko. Przejrzyście pięknie. Także robota Łukasza naprawdę... Łukasz spisał się na 5 z plusem, jest pięknie pomalowane. Sufitów nie malowałam, są takie wyjścia na sufitach, ale to jak się pomaluje później sufity, to się wszystko wyrówna. Także naprawdę zobaczcie, biel to biel, nie ma to tamto. Także jasno, przejrzyście, pięknie, zobaczcie. No, także bardzo, bardzo ładnie. Więc to jest ten postęp, że jest to pomalowane. Też powiedział, że te listwy przypodłogowe trzeba byłoby zdejmować. Także nie zostaje mi nic innego, jak po prostu zagadywać, teraz jeszcze szukać kogoś, kto położyłby mi po prostu te winyle. No. No. Tu jeszcze mam trochę stafu, który zakupiłam. O tu mam coffee table, który będzie. Tam są jakieś dodatki, niespodzianka dla Gracka. No i parę jakichś pierdół, także troszeczkę gdzieś tam coś pokupowałam. No i zobaczymy. Później będę zamawiać firanki. W sumie już się tym zajęłam, a tak naprawdę nie wiedziałam, że tak mi wyjdzie z tymi podłogami, kurczę. No, nie wypał. No dobrze, ale będę rozmawiać jeszcze może z Łukaszem. Być może on potrafi kłaść te podłogi, może by się coś zdziałało. No. Także taki postęp. No niestety, wyliczenia były naprawdę kosmiczne. 385 za tylko salon. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo, bo sam materiał na ten salon, słuchajcie, no niech to będzie te 2 na 3, no poczekajcie, raz, dwa, no i na 3, no to ja tutaj bym potrzebowała z 2, 3, dobrze Wam mówię, 2 na 3, czekajcie, tak 3, tylko nie chcę się wbić, raz, dwa, no ten pokój ma prawie, że 3, no szczerze Wam powiem, raz, dwa, 3, można powiedzieć, że 3, no i poczekajcie, będę z Wami skakać, raz, dwa, dwie pewnie te bym tu potrzebowała, to jest 80 funtów plus za położenie, za sam salon, także tak to wygląda, bo 2 na 3 jest jedna ta taka rolka. Tutaj wiadomo, że jest na przykład więcej cięć, ale mniej tego jakby wyjdzie, bo jest raz, dwa, no i na 3, a ja na 3 tu nic nie mam, bo tak naprawdę szerokość tutaj tego całego przedpokoju to jest 2 i później na 3 idzie w tą stronę, czyli na przedpokój czuję, że 2,5 też bym musiała położyć, czyli kolejne 80, no tak po 8 dyszek pewnie na pokój, a tu raz, 2, 3 i to jest 3 na raz, 2, 3.
3. 3 na 3, no to tutaj pewnie jest półtorej tej rolki. Także myślę, że dużo, dużo taniej wyjdzie mi to po prostu kupując ten materiał i powoli sobie po prostu kładąc, tym bardziej, że ja nie mam przymusu, że muszę to mieć na już teraz now. Najważniejszy jest przedpokój, uważam, i najważniejszy jest salon. A później mogę sobie robić pokoiki, te postronne. Także przy tym zostanę, będę za chwilę uderzać właśnie do Łukasza. Napiszę mu wiadomość, czy on się tym zajmował, czy on by mógł to zrobić. Jeżeli tak, no to ja będę musiała skoczyć po prostu po te materiały, zakupić je, przytargać je tu z bazą i już coś zaczynać. Taka situation. Także jeżeli chodzi o tych właśnie tutaj, co Wam mówię, no to nie polecam, bo jednak jeżeli przyjeżdżają, wyceniają, to, że można u nich płacić co tydzień jest zajebiste, ale to jak wyceniają, to powiem Wam, że 385 wycenili mi tylko salon, to aż się boję pomyśleć, ile wyceniliby mi całe mieszkanie. To wyszłoby z ponad, nie wiem, grubo 1000 coś funtów. Także trochę przypał. No nie. Jest na stanie ogarnąć to dużo taniej. Także to by było tyle z aktualizacji. Spadam, nic tu po mnie, na razie nie muszę nic czyścić. Lecę po prostu dalej. Przyniosłam sobie tu czajnik, więc może za chwilę tylko wypiję kawę, pierwszą moją kawę na nowym mieszkanku i za chwilę frunę dalej. Także taka sytuacja, a namiar na tych właśnie panów, na tą firmę, na to coś, dam Wam w opisie pod filmami, jeżeli będzie ktoś z Was potrzebował, bo jeżeli chodzi o jeden pokój, to jeszcze to jest fajne, bo tak jak mówię, dużo wyliczają. Nie jest to opłacalne, jeżeli chodzi o wyliczenie, ale fajna jest opcja, że jeżeli kogoś na od razu nie stać, zapłacić za i materiał, i kogoś tam, wiecie, znalezienie, żeby to położył, to jest fajna opcja, że możecie płacić co tydzień. Ale z drugiej strony zastanówcie się, czy nie lepiej jest pożyczyć sobie od kogoś pieniądze, jak możecie zrobić to sobie od razu i kogoś spłacić tam na dwa razy, aniżeli tak naprawdę na taki pokój 300, prawie 400, dziewczyny, sorry, ale... No ale nie. Ja jeszcze się będę dowiadywać, ile właśnie Łukasz by skasował za to położenie i myślę, że przy tej opcji bym została. Tak. Do usłyszenia. Słyszymy się niebawem.